Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim. Zdecydowaliśmy się pomimo obostrzeń pandemicznych na zorganizowanie gminnego przeglądu tradycji wielkanocnych. W naszym zamyśle było rozdanie nagród i ogłoszenie rozstrzygnięcia wraz z Państwem tutaj na sali Gminnego Ośrodka Kultury. Niestety pandemia nam nie odpuszcza, więc nie mogliśmy tego zrealizować. W związku z tym pozwolą Państwo, że przekażę tylko informacje, kto zdobył jakie miejsce, kto oceniał te prace i jak bardzo wszyscy się nimi zachwycili. Proszę Państwa, w 7. Gminnym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych wzięło udział 40 osób oraz jedna grupa, czyli 41 uczestników. W składzie komisji oceniającej pracę byli pani Iwona Lipińska, kierownik biblioteki, pan Piotr Kulicki, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury, pani Anna Halimoniuk. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli oraz w kategoriach tematycznych, czyli pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną, pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną, palma tradycyjna, palma współczesna oraz palma grupowa. Na co zwracano uwagę, oceniając pracę? Jednym z kryteriów na pewno było przekazanie tradycji, wykorzystanie wzorów etnograficznych z terenu południowego Podlasia. Drugim kryterium było staranne wykonanie pracy oraz trzecie, ogólny wyraz artystyczny. Proszę Państwa, w kategorii dzieci jury przyznało trzecie miejsce Zuzannie Michalskiej oraz Magdalenie Romaniuk, drugie miejsce Mai Myć, Aleksandrze Kśniewicz oraz pierwsze miejsce Konradowi Szychulskiemu. Miejsca te zostały przyznane w kategorii pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną. Natomiast w kategorii pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną trzecie miejsce, i tutaj niespodzianka, była cztery trzecie miejsca, otrzymali Zuzanna Jureczek, Maja Myć, Zofia Hilkiewicz, Krystian Makarewicz. Drugie miejsce Aleksandra Pietruczuk, Jakub Pietruczuk. Pierwsze miejsce Wiktoria Niedzielska. W kategorii palma wielkanocna tradycyjna, indywidualna trzecie miejsce zajęły Olga Panasiuk, Zuzanna Jureczek, Laura Romaniuk Wiktoria Grabowska, Nikola Januszewicz. Drugie miejsce Aleksandra Kśniewicz. Pierwsze miejsce Wiktoria Niedzielska. Jeżeli chodzi o kategorię wiekową młodzież, tutaj nie było wielu prac, więc tylko i wyłącznie zostały przyznane nagrody w kategorii pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Wawryniuk, pierwsze miejsce ex aequo Amelia Andruszkiewicz i Wiktor Banaś. W kategorii wiekowej dorośli pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną trzecie miejsce zajęła pani Zofia Bobrycka, drugie miejsce pani Teresa Matusiewicz, pani Halina Melaniuk, pani Dorota Chodun. Pierwsze miejsce pani Danuta Panasiuk. Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną. Trzecie miejsce ex aequo zajęły panie Izabela Bujak-Banaś i Iwona Andruszkiewicz. Drugie miejsce panie Danuta Jówko, Katarzyna Panasiuk, Krystyna Jagodzińska. Pierwsze miejsce pani Teresa Matusiewicz. Palma wielkanocna tradycyjna. Drugie miejsce pani Halina Melaniuk. Pierwsze miejsce pani Zofia Bobrycka. Palma wielkanocna tradycyjna, grupowa. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich w Werchlisiu.
Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że tradycje w naszej gminie są nadal kultywowane, tradycje wielkanocne, że Państwo bardzo chętnie, pomimo takiego trudnego czasu, z nami współpracują, biorą udział w naszych projektach. Serdecznie Państwu za to dziękuję i mam nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie dobrze się układała i pandemia nam w tym nie przeszkodzi. Zapraszam Państwa w piątek, 26 marca, do Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od 8 do 16 po odbiór nagród i dyplomów. Mam nadzieję, że będą one dla Państwa miłą niespodzianką. Zapraszam wszystkie osoby również po odebranie swoich prac, bo chcielibyśmy Państwu je oddać. I tutaj mała niespodzianka, wszyscy uczestnicy, nawet ci, którzy nie zajęli dzisiaj żadnego miejsca, też nie wyjdą od nas z pustymi rękami. Na pewno otrzymają podarunek niewielki od Gminnego Ośrodka Kultury. Myślę, że będzie to miły akcent na zbliżające się święta. W związku ze świętami wielkanocnymi chciałabym Państwu również złożyć życzenia przede wszystkim zdrowia, spokoju, wytrwałości i uśmiechu na twarzy. Dziękuję bardzo.